Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na tym, żeśmy skończyli dokładnie tuż przed publikacją mojego kolejnego walkthrough, które ma niezłe wyniki, wydaje mi się. Te wszystkie moje... Przestań czytać kursy, no przecież musimy nagrać kolaboracyjne wideo, mamy zlecenie. God damn it. O rany boskie, no nie zdążę, bo to trzeba przed 9. No i właśnie, no i nie zdążyliśmy, bo ona zaczęła w kursie uczestniczyć tak strasznie. Nie, no ale dobrze, no czegoś się przynajmniej nauczy, dziewczę. Muszę wam powiedzieć, że jakby skala tego youtuberstwa tutaj lokalnego zaczyna mnie przytłaczać. Luksusowe mieszkanie dla kilku osób, stali współlokatorzy, robienie prawie sieci. Ja to jestem, wiecie, takim youtuberem, który funkcjonuje w ramach jednego pokoju. Ja sobie wymarzyłem piwnicę, w której będę nagrywał filmy. Natomiast tutaj kontrolowanie tego wszystkiego, to jest po prostu jakieś szaleństwo kompletne. No dobrze, pójdziemy na górę. Zignorujemy zarzuty, że robię to tylko dla pieniędzy. Zobaczmy, czy można upgrade... Tak, upgrade'ujmy ten sprzęt. Mam dużo, dużo pieniędzy. Czekajcie, coś słabo się słyszę tutaj w ramach odsłuchu. Muszę słyszeć swój głos, takie mam zapotrzebowanie. CPU mam najlepsze, jakie tylko może być. Keyboard. No pewnie, kupmy coś drugiego. Monitor. Najbardziej mi się podobają te tutaj, potrójne. Myszka jest, webcam jest, mikrofon jest. Słuchawki. No tego nigdy nie kupowałem, ale no kupmy, zobaczymy. Niech to może dla mojej własnej satysfakcji. No i program do edycji. $1000. Okej. Niechże ona skończy, ja tymczasem... Zaraz. Kupmy sobie coś jeszcze. Zobaczmy, czy są jakieś nowe gry, bo ostatnio nie mam czego nagrywać. Jakiś PF4, no. Unreal Fury, oj, to słabo jest oceniane, co? Ale kupmy ten Unreal 4, no kto wie, no może będzie ciekawe, nie? Okej, przyszły paczki, to chyba z nowym sprzętem. Klawiatura. Już mnie stać, żeby zrobić dwa stanowiska z najlepszym sprzętem, jaki jest tylko możliwy. Ale już więcej tej laski na kurs nie poślę, bo ona nic nie robi, tylko kursuje. Teraz... No to sprzęcior mam po byku. Niech tylko ta gra przyjdzie. O, jest, jest. Spróbujemy sobie ją nagrać. Jakiś gameplay, jak to się nazywało? Na pewno nie tak. Zaraz, co jest? To się nazywało PEF jakiś, nie? Może to jeszcze nie jest. O, to jest, to chyba to. O, jest PEF. Co, moja kreatywność nie jest na 100%, ale jest niezła. Więc... nagrajmy gameplay. No może na drugiej stacji, bo ta druga stacja jest wyraźnie mocniejsza już w tej chwili. Czy coś tu mogę poprawić? Już nagrywam w 2K, nie? No dobrze, niech będzie. Ja do dzisiaj nie nagrywam w 4K ani w 2K nawet, bo to trochę się mija z celem. Zresztą nie ma kart przechwytujących w takich rozdzielczościach, a nagrywanie 4K na tym samym komputerze, na którym gracie, mija się z celem, bo to będzie jednak znacząco osłabiać jakość. O Jezu drogi. Nie wiem, co wybrać. No, weźmy ten najtańszy tutaj. Z jakiegoś powodu nagle... Co się stało? Ja siebie tak słabo słyszę w tym mikrofonie. Odsłuch jakoś... Wyszedłem na chwilę z pokoju, wróciłem i nagle warunki pracy są zupełnie inne. Postawimy tutaj na grę aktorską trochę. Muszę więcej zyskać w tej materii. Śmieszna krytyka to także będzie gra aktorska. Bardzo dobrze. Do licha ciężkiego. No dobra, teraz tu. Okej. Jezus Maria. Jak on się drze, jak gra sam, już we dwójkę to ja ich wolę. Łatwiej ich znieść. Zdecydowanie. O Jezu. Mam nadzieję, że wy będziecie mnie dobrze słyszeć, bo się nagle może okazać, że ja... Co? Ktoś chce kupić, coś, dziewczyna chce mi sprzedać ciastka, okej. Okay. Zapłaciłem $20, ale jestem najedzony. No i bardzo dobrze.
Zaczęliśmy ładnie i dalej kontynuowaliśmy ładnie. Potem to się jeszcze rozwinęło w dobrym kierunku i poszło w jeszcze ciekawszym, a potem przeszliśmy w tę stronę i dokończyliśmy tutaj. Co oznacza, że moje tutaj że postprodukcja wymaga delikatnego upgrade'u. Można by też trochę z dźwiękiem poszaleć i ewentualnie dorzucić coś do aktorstwa, coś co poprawi to aktorstwo. Jest nieźle. 8 godzin renderowania, 3 godziny uploadu. Ale myślę, że tak czy siak to będzie niezły gameplay. Jakość kontentu, nowy rekord. Nie. I tutaj się wszystko oczywiście poprawia. Dużo nagrywam plików, więc zostaje dużo nagród. To jakie mam tutaj cele? Nagrać vloga, edytować filmy oczywiście i zrobić kurs, ale wiecie jak to jest z tymi kursami? Jezus Maria, ileż ta dziewczyna będzie się uczyć tutaj już któryś dzień? O, nie no, znowu jakieś kradzione. Demet. A w tych sieciach takich większych jak się dołączy, to można sobie się zabezpieczyć przed klejmami i można używać pirackich tych rzeczy i nie dostawać ostrzeżeń. To ładnie tu się cały czas się kręci ten interes YouTube'owy. Zobaczcie, kolaboracja, jak fajnie poszła. Tylko, że ona jest coraz lepsza i to mnie martwi, bo jest coraz droższa przez to. Ale no dobrze, no. Jak szybko te dzieci dojrzewają. I w ogóle wszyscy uwielbiają ją, zero łapek w dół, to się nie zdarza. To się nigdzie nie zdarza. Czy możesz skończyć? Nie będzie cały czas. Myślicie, że zrobimy sobie jeszcze jakiś gameplay? Zobaczmy, co tu w ogłoszeniach ciekawego. Art of Florist. Co to jest? The Long Awaited Game, The Castle of Helps. Wszystko na Nintendo. Zobaczmy. Myślicie, że warto, żebym się przeniósł do nowego apartamentu już teraz, że będzie mnie stać na to? 539. Ile ten apartament nowy kosztuje? Zobaczmy, tam chyba $900, 950. To będzie z 1000 coś trzeba zapłacić za to wszystko. Jeszcze trochę się boję. Dosięgnijmy tak $3000, żebyśmy mieli zapas na 2 miesiące, nie? I wtedy się zajmę. Zobaczymy. No patrzcie, to PF4 jakieś zainteresowanie mi się cieszy. To pozostałe gry już tak trochę słabiej, nie? Zobaczymy, czy Counter-Strike... tak słabo, nie? Te stare tytuły... Widzicie, ludzie jednak nie lubią oglądać starych tytułów. Nagrajmy gameplay. Okej. No ta kolaboracja z dziewczęciem na pewno będzie fajna w tą grę, tylko niech ona skończy ten kurs wreszcie. Nie mogę go słuchać, po prostu zabija mnie ten facet. Ale niech będzie sarkastyczny komentarz, póki jeszcze uszu nie straciłem. Niech będzie śmieszny komentarz, czemu nie? Kurde, same kradzione, no. No dobrze, no. Wściekły komentarz. Dobrze. I... Egotistical? Co to jest? Egoistyczny? Serio? Takie coś jest? Egoistyczny komentarz? Nie mam pojęcia. Ale dobra. Nie, dzięki mała. Ty wiesz co? Ej, ale o co ci chodzi? O co jej chodzi? Przecież my mamy... Łączy nas praca, tak? Nie żadne romanse. Kurde, wyszła. Wzięła i wyszła, no. No ja jej zafundowałem kurs, a ona wychodzi? Kurde, bez żartów. O co chodzi? O co chodzi tej dziewczynie? No. Zobaczmy, czy tutaj coś się da. No tak. Tutaj nie pasuje idealnie, nie? Coś znowu wpłynęły jakieś pieniądze, ale myślę, że możemy tak jechać. Nie? Jest nie najgorzej. Dorzucimy tylko coś w zielone. Muszę się zastanowić nad tymi układami, bo no wiecie, no już pracujemy razem, no to pracujemy razem, nie? A nie, tam się miziamy, kurde.
Nowy rekord jakości kontentu, bardzo dobrze. Już są takie ilości odsłon na tych filmach, że przestaję to śledzić. No kurde, napraw. Kurde, najlepszy sprzęt, jaki można mieć praktycznie i on cały czas się psuje? Tak się nie godzi. Dziewczyna wzięła kurs i wyszła. Jezu, jak ona już nie chce dla mnie pracować? O. Intro z logiem 3D. Kurde. Mamy nową umiejętność za to. Więcej subskrypcji z kolaboracją. Pewnie, że tak. O. Dobra. Przyjaciele subskrybentów będą uczestniczyć w wideo, tak? Może to... Tak. Zaraz, co to jest tutaj? Przyjaciele moich subskrybentów? A, można zaprosić. Aha, można uczestniczyć w wideo. Kurde. Czyimś. Jezu drogi, czy ona naprawdę? Bo ona czasami znika, nie? Gdzie jest ta... No, jak ona tam miała? AD. Cherish Lucia. Christina to mnie nienawidzi, no. Adeline jest okej. Ja nie liczyłem na nic więcej z Adeline, okej? To ona wróci chyba, nie? Spróbujmy ją jeszcze raz. A, bo to się miesiąc? Czy się miesiąc? Czy ona po prostu w takich miesięcznych odstępach pracuje ze mną? Okej. Czyli po prostu w ten sposób to się odbywa. Czy ja płacę za jej kursy i to przez to, że płacę za jej kursy, wydaję kasę, to jeszcze dodatkowo potem płacę jej więcej, ponieważ więcej potrafi, tak? No kurde, no to przecież ja inwestuję w jej przyszłość. Powinna to docenić, obniżyć koszty. Nie, te kontakty, ja to bym tak nie mógł. Na mojej własnej piersi wychowana youtuberka. Chodź, zróbmy kolaborację. What? Nie chce ze mną kolaborować? O co ci chodzi? Pogadajmy o tym. Zatrudniam laskę i ona nie chce ze mną nagrywać filmów? Ja ciebie nie pytam o pozwolenie. Tylko domagam się wykonania zlecenia, no. Już żeśmy obgadaliśmy ten temat? Dobrze. Rany boskie. To trzeba dbać o kontakty. W każdej chwili. Zrobimy to na drugiej stacji, bo jest mocniejsza. Poprawimy mikrofon. To jest pierwsza kolaboracja z Adeline, ale czuję, że nadchodzi hicior, bo to przecież w takiej gry kompetytywne, to można zaszaleć, nie? Wow, jakie wejście! Słyszycie go? Kurde, wyobrażacie sobie mnie w takiej roli, że ja siedzę i gram i ja nie mogę uwierzyć, że ktoś coś takiego ogląda, że ja siedzę i no dobrze. Śpiewający komentarz. Czemu nie? O nie, nic tu nie pasuje idealnie, więc niech będzie kolejny śpiewający. Kurde, wszystkie są te strzałki takie. O, off topic, ale to tanich używam nagrań. Może się coś uda wykorzystać teraz wdzięczniejszego. Fantastycznie. Wściekły krzyk. Pewnie przegrałem teraz i... Przegrałem z tobą, Adeline! Ty wredna jędzo! Nie, nie, sorry, żartowałem, wiecie, to taki żart. My się z Adeliną dobrze znamy, dogadujemy, nie musicie się przejmować. Jest cool, przyjmij piątkę, Adeline. Adeline przybija piątkę i wszyscy są zadowoleni, widzowie, Adeline, ja. Ale potem, po zakończeniu nagrania, ona się do mnie odwraca i mówi: Rok, wiesz co, nie życzę sobie, żebyś tak do mnie mówił. Ja wtedy mówię: dobrze, sorry, mała, nie chciałem to. To było tak... Co ty chcesz tutaj ode mnie? Collab? Crazy Love Riders? Nie, nie chcę od was kas. Piernicz. Jest tylko zobowiązania i potem problemy. Urzekła was moja historia? O współpracy? Spróbujmy tak... teraz tak... Tak... To jest dosyć wartościowe, ale też...
Teraz dobrze, nie? Fantastycznie. Co jeszcze? Skrypty słabo stoją tutaj. I gra aktorska. Spróbujemy to podkręcić troszkę. Jest chyba w porządku. I zainteresowanie wzrastające. Nowy rekord jakości wideo, nowy rekord edycji. Tak jest. Dobrze, no. Co tutaj pojawiło się? Nowe punkty talentu. Mogę też sobie zacząć kupować nowe ubrania, ale no kurde, zbieram na różne inne rzeczy. Swoją drogą, zaupgrade'ujmy sobie też ten komputer. Będziemy mieli dwa takie na... O, proszę. Gameplay mojej piłeczki nożnej, który sam nagrałem. Sam osobiście, bez udziału kolaboratorki. I jak to się ma? O, to jest mój rekord! 726... Rok! Kolejny youtuber wyśmiał moje wideo. Zrobił parodię z mojego wideo. Nie pozwól, żeby się z ciebie nabijali. Zrób coś. Więc ten, dam mu lajka. No proszę, zdobyłem subskrybentów w ten sposób. Tak należy reagować. To jest dobra opcja. Ktoś się z was nabija, to ten, tego przytulcie. Tara, ta, ta, tara, ta. Dziewczyno, te kolaboracje nam wychodzą tak dobrze. Zaraz, zrobimy inaczej. To chyba trzeba by było zrobić tak. Upgrade. Powinno się wyświetlić. Nie, nie bardzo. Dobra, no to... Kurde, ale to samo CPU lepsze będzie kosztować strasznie. Więc może klawiaturę najpierw. Monitor już mamy, myszkę mamy, webcama mamy, mikrofon też. Kupmy sobie też tutaj lepsze słuchawki. I program do edycji mamy. Dobra, bo CPU jest strasznie drogie. Jeszcze zobaczymy, jak tam w kwestii gier. Zignorujemy. Tak, zignorujemy oskarżenia. O, Age of Kingdoms 3. Kurde, bierzemy. Tania giera. Może być zainteresowanie. Ta strategia to się z reguły słabo oglądają, nie? Jest nowa klawiaturka. Nas powinny przyjść nowe słuchawki. Doskonale. Ja się prześpię z tą myślą. A ty, zrób wideo w tym czasie, co, mała? Zrób wideo o... A zrób to wideo, niech będzie tam. Gameplay nagraj. Z PF4. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Zrób to automatycznie na pierwszej stacji. Dobrze. Mam do niej zaufanie. Niech dziewczyna pracuje. Niech się produkuje. Co to? Izabel. Pozwolimy jej mówić. A tam jakieś takie... Trolujemy ją. Bo ona oferuje mi tam specjalne usługi. W sensie bankowe. Zniżki i takie dalej. Czekajcie, to jakaś nowa gra. Ale to ZBox. Okej. Okay. Miracle Mode. Może warto kupić. Ona teraz będzie, więc zaraz. Spróbuję wejść na pięterko sobie. Ta kolaboracja z nią, patrzcie, jak to idzie, jak burza. Jak to się ogląda, jak to pieniądze zarabia. Chociaż pieniądze rzecz jest absolutnie dodatkowa. Top sellers all. No, chciałbym, żeby to było posortowane konsolami. O, coś nowego. Patrzcie, jakie to są fajne tytuły. Jakie one się, na przykład to, ale to już jest dosyć stare. Nie, z 18. Kupmy to. Kto mnie zaprosił na event? Nie, dziękuję. Ja siedzę sobie w domu, nagrywam sobie filmy. Proszę mi nie zawracać gitary. Proszę mi nie zawracać gitarunku. Zobaczymy, jak sobie tutaj... Okej, takie słabe ma wyniki, ale ludzie ją lubią, nie? Ale poprawiają się jej umiejętności. Opublikujemy wideo. Mamy nowe coś. Nagramy kolaborację, mała. Dostałem nowe wideo. Podróże przez czas z pomniejszonego gnoma. Okej. Zastanawiam się, może warto by było nagrać najpierw pojedynczy gameplay, żeby ogarnąć grę i potem, żeby razem nagrywając osiągnąć lepsze wyniki, nie? Ale może nie.
Okej. Zobaczymy, jak się będą na Z-Boxie bawili. Jak mam nadzieję, że... Słyszałbym coś takiego na filmie, to bym od razu wyszedł. To już nie jest moje pokolenie. Komentarz filozoficzny? Pewnie, że tak. O Jezus Maria, same kradzione. Jak już mamy coś kraść, to coś takiego dużego, nie? Nyan Cat. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest kradzione, Nyan Cat. Konstruktywny krytycyzm? W porządku. Tutaj wściekły krytycyzm. Ostro idziemy w grę aktorską. Co tu jeszcze możemy mieć ciekawego? No to od razu tam. Tak jest. To będzie krótki film. No jasne, że kupię od ciebie ciasteczka. Proszę, $20, tylko to nie jest nic wielkiego. I zrobimy przy okazji wideo. A tutaj to, co zrobiło to urocze dziewczę, teraz się tam wyświetla. Ona nie ma wielkich umiejętności, więc to nie będą pewnie wielkie osiągnięcia, ale... Kto wie, może się okaże, że jednak będą. A, niedobrze, mam tutaj 4 razy takie samo wejście. Będzie trochę czerwonych świateł, co? Ale nie jest tak źle. No jedno czerwone światło, więc no nie ma tragedii, nie? Co by tu poprawić? Pewnie, że tak. Pewnie, że skrypty. Może trochę tutaj gry aktorskiej. Oj, w dźwięku. Więcej potrzebujemy w dźwięku. Poprawienie jakości dźwięku. Okej. Okay. Zainteresowanie 137. O, rekordy, rekordy na każdym kroku. Dobrze, opublikujmy wideo. Ciekawe, czy można zrobić 3-osobową kolaborację. To by było coś dopiero. I prześpijmy się z tą myślą. A ty może byś mogła zrobić wideo, co? Ale z czego? Coś bym ci specjalnie... No niech będzie ten twój pomniejszony gnom. Nagraj go, to jest ciekawe. Gdyby się okaże, że dziewczyna cieszy się większym zainteresowaniem niż ja, nie? Automatycznie niech to sobie sklei. Nie zamierzam za nią wykonywać całej roboty. Ja zajmę się spaniem i potem jedzeniem. To jest najlepsze zajęcie, jakie może mieć YouTuber. Oprócz oczywiście nagrywania. 3000, dobra. Zgromadziliśmy 3000, słowo się rzekło, czas się przeprowadzać. Nie, przepraszam. Tutaj. Mam nadzieję, że będę musiał płacić dopiero na początku miesiąca za utrzymanie tego mieszkania, bo jak zapłacę teraz i potem pierwszego znowu... Oż ty, ja cię nie mogę, patrzcie na to, kurde wol! Faktycznie luksusowy apartament, Jezu. W tym domu... Okej. Czyli dzięki temu domowi mogę zostać częścią sieci. Ale nie tylko. Nie, byle jakiej sieci, ale najlepszej. Okej, oczywiście ta sieć ma pewne wymagania. Na przykład 1 000 000 subskrybentów. Czyli mogę dostawać więcej pieniędzy za odsłony i więcej dostawać jakby zleceń. Okej. Dostawać też pomoc, jeżeli chodzi o prawa autorskie, więc to też może się przydać. Oczywiście najważniejsze to jest dołączyć do najlepszej. Ale to nie znaczy, że nie można dołączyć także do mniejszej trochę. Zawsze to pieniądz, prawda? Dodatkowy. Więc mamy tak. Minimum 500 000 subskrybentów. 200 000, 10 000. No, myślę, że jestem w stanie 200 000 wyświetleń zgromadzić. Ja to na jednym filmie teraz robię. Dostaję kartę VIP-owską. CPM2. Jedziemy. No proszę. Network. To znaczy, że będę mógł też nagrywać z ludźmi, tak? Ja cię kręcę. Czy ktoś tu się gamingiem zajmuje w tej sieci? Nie mam z nimi w ogóle kontaktu żadnego, ale może cokolwiek się uda z nimi zrobić. Okej. A ja jestem na liście tutaj 46. Tylko co to jest? To jest 0, 0. To chyba ilość pozyskanych widzów, tak? Dobra, zobaczymy, bo to są... Kurde, a gdzie tu komputery? To jeszcze...
Aha, ona pracuje tutaj. Czyli to jest jedno stanowisko robocze. Jezu, jakie to jest duże. A to jest drugie. Dobra. A nie, ale to jest puste. To nic nie ma. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie, młody. Weź, znajdziemy ten komputer. Na pewno się nie zgubił w czasie przeprowadzki. Pewnie jest na górze. Mogę jeszcze jedną osobę zatrudnić. Ale ja nie chcę tego tak ogarniać. Ja chcę po prostu nagrywać filmy. No dobra, zróbmy kolaborację. A ty gdzie idziesz? A widzę, że kończy kurs. Co ją napadło? Boże, ile tu jest rzeczy? Ile tu jest jakichś... No nie wiesz. Po prostu nagrajmy sobie gameplay. Już w samotności. Chociaż kolaboracje na pewno będą ciekawsze. Musimy sobie porządny mikrofon. Nagramy na tej stacji numer 1, czy na stacji numer 2? Ona jest potężniejsza. Okej. Okay. To jest mój pierwszy indywidualny gameplay. Więc no, przywitamy się na serio. Już mam taką obawę, kurde, może osoba w mojej kolaboracji jest lepsza ode mnie. Co to oznacza dla mojego kanału? Czy jak ona założy swój, to będzie bardziej popularna? Czy ludzie ode mnie odejdą? Czy ludzie lubią mnie dlatego, że nagrywam gameplaye? Czy dlatego, że nagrywam gameplaye z takimi określonymi ludźmi? A może jak zmienię ludzi? A może jak ludzie się na mnie pogniewają, którzy ze mną nagrywają, to będzie gorzej? Tyle pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Jest tyle zagrożeń dla youtubera. Tyle. Może to dobrze, że pomagam innym. Może ludzie mnie za to szanują. A może pomagając innym szkodzę sobie. To jest przecież jedna wielka konkurencja na tym YouTubie. Przecież można sobie zaszkodzić. I tak dalej, i tak dalej. O, szkoda, że tutaj nic mi się nie dopasuje. Stawmy to za tym, to niestety już mnie na nic nie stać więcej. Zobaczymy. Tak, czyli robię tylko dla pieniędzy. Ignorujemy. No może mi subskrybentów ubyło, ale tak, jest sytuacja, należy ignorować tylko i wyłącznie. Zmontujmy za ten... Nie mam szczęścia do dobrych początków, takich, które mają... które się dobrze by oglądały. Fantastycznie, tu się wszystko układa. Się świetnie układa w jedną zwartą całość, z wyjątkiem tego ostatniego fragmentu, ale on też nie ma wielkiej wartości, więc pominiemy go. Będzie krótszy film, mniej renderowania. Okej, okay. No wiecie co, moje filmy się renderują przez 30 minut, ja nie wiem, 7 godzin renderowania. Co ci youtuberzy robią z tymi filmami, że one tyle wymagają czasu? Zainteresowanie nie małe, nie duże, ale też nie małe w sumie, 62% to nie jest źle. Nie chcę, Roland. Nie, sorry, ja pracuję, zobacz, jak ja mam mieszkanie do utrzymania. Okej. Okay. Dobra. O kurde, dałem pieniądze komuś, kto nie potrzebował. Cholera, myślałem, że oni potrzebują, ale... Co u mnie tyle ludzi? Co mi... No, nowy telefon zaprezentować. Nie będziemy ze sobą. Ja muszę pogadać z Adeline, bo ona coś tutaj ma. Zobaczymy, jakie wyniki osiągały film, który zrobiła. Okej. Okay. No, coś tam się uczy. Za każdym razem, jak tam nasz sojusznik wykona wideo, to trzeba potem to jeszcze z nim ugadać. Czy chcemy coś... Chcemy się wyspać przede wszystkim. I zjeść coś. A potem nagramy sobie jakąś kolaborację. Tak sobie myślę. Dostałem nowy punkt doświadczenia? Nie dostałem. Nowe rzeczy tu się pojawiły, ale... No, zwiększyło mi się i kreatywność mi wzrosła. No i bardzo dobrze. Zjedzmy sobie sałatkę. No i dobrze, no i dobrze. I co teraz? Kolaborujmy, dziewczyno. Kolaborujmy! No właśnie. Mamy tu dwie gry, które są ciekawe. Age of Kingdoms. Wow, to jest strategia. Tego żeśmy jeszcze nie nagrywali. Ale tu już słabo jest PF4, więc w tym. Nagrywam tak dużo kolaboracji, że nie starcza mi czasu na walkthrough, które przecież też się u mnie cieszy dużym zainteresowaniem. Więc może warto by było porobić coś indywidualnie. Ale kolaboracja z Adeline jest tak dobra, tak dobrze się to wszystko sprawdza. Tak ludzie bardzo chcą to oglądać i...
O Boże, patrzcie, moje miesięczne ten wymagania, jak spełniłem błyskawicznie. Ciekawe, musiałem... Ale co to jest? Muszę iść na event. Jakiś VIP-owski. Fuck, tego nie brałem pod uwagę. Nie sądziłem, że to będzie... Ale nie widzę tu żadnego eventu. No może, bo dołączyłem pod koniec miesiąca, więc... Dobra, ignorujemy te wszystkie... słaby początek, muzyczne intro. O, ale za to długi komentarz, pewnie, że tak. O, proszę. Jakiś filozoficzny komentarz nam się tutaj także trafił ze strony naszej współprowadzącej, najwyraźniej. Konstruktywna krytyka albo śmieszna krytyka. Pewnie, że śmieszna. Jesteśmy dosyć śmieszni, ha, ha, ha. To nie wiem, tego do końca. Egoistyczny komentarz mnie totalnie rozwala. Więc konstruktywna krytyka. Kurde, same takie. Spróbuję wrzucić tutaj. Czy na coś mi jeszcze stać? Cholera jasna. Same takie otwarte te pliki. Co? Wyrzucili mnie z sieci, bo kurde, nie poszedłem na VIP-owskie. Jak miałem pójść, jak to było pod koniec miesiąca i żadnego VIP-owskiego nie było... Nie było żadnej VIP-owskiej imprezy. Co za chamstwo. Świat jest okrutny dla młodego YouTubera. Który chciałby tylko znaleźć w nim swoje miejsce. God damn it. Okej, okay, co tu możemy zrobić? Tu się totalnie nie zgrywa, ale to chyba nic złego, nie? Tam bardzo pasuje. Wszystko pozostałe. Coś jeszcze możemy dorzucić? Coś muzycznie. Niech będzie to. Ludzie się ode mnie odsuwają. No proszę, kolaboracja, oczywiście zainteresowanie ogromne. Niech ta sieć się pocałuje w zad. Ja ich nie chcę. Opublikujemy to wideo i zaraz zobaczymy sobie tutaj te sieci, czy mnie ktoś inny zechce, bo to nie jest właśnie dla mnie. No jakby wymuszenie na mnie spotkania VIP-owskiego nie. Więc chcę tutaj. Total Media. A jak? Oni mają nowych tutaj YouTuberów. Ja jestem piąty w ogóle. I z wami będę współpracował, bo nie będą się uchodzić na imprezy. Ja nie jestem imprezowy chłopak. Powinniście wiedzieć w tamtej sieci, jak mnie żeście zatrudniali. Byłem skarbem dla was. Jak mogliście mi wyrzucić tylko dlatego, że nie poszedłem, kurde. Nie odpicowałem się na... Dobra, pora już kończyć. Zasiedziałem się dzisiaj znowu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.